Cześć, czołem ludziska, witam was w kolejnym odcinku, oczywiście Satisfactory. Moi drodzy, no cóż, prace postępują. Tak patrzę sobie na ten cały mój fabryczny pieprzniczek. I tu jest straszny młyn, wiecie, straszny młyn. Ja się chyba nieco zagalopowałem, tak jest. A bardziej nawet bym powiedział, zahajpowałem się. Bo jak mi powiedzieliście, że w drzewku ketarytu jest oczywiście generator geotermalny, no to ja, wiecie co, no szał, ja muszę go zrobić. No ale że jeszcze nie mam w ogóle nawet linii produkcyjnej, produkującej superkomputery, no to zrobiłem to ręcznie, część kupiłem za kupony. Postawiłem sobie tam dwa, gdzieś tu po drodze były gejzery, tam sobie postawiłem dwa generatory, więc jest to zawsze dodatkowe źródło energii. Mniej węgla do zużycia. Ogólnie wszystko spoko, ale tak jak mówię, patrzę na tą moją fabrykę i przez to, że się zagalopowałem, że się zahajpowałem, zaczął mi się tutaj robić no taki niezły młynek. Wiecie, tak jak mi na początku mówiliście, dobrze jest tworzyć mapę myśli, tak? Tego, co się w ogóle chce zrobić, żeby to było, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było dobrze zaprojektowane. Wiecie, to stwierdziłem, że tak. Po pierwsze, przebudowa tych starych elementów, o ile powiedzmy wymiana tam na lepsze wiertnice i tak dalej, czy ulepszenie taśmociągów nie jest jakimś większym problemem, to przebudowa całości, zwłaszcza jeśli zrobiło się ciasną zabudowę, o której też mi później, jakby nie było, powiedzieliście, żeby jednak budować z rozmachem, żeby robić duże przestrzenie, duże fabryki. No i już wiem, po co? No, że teraz mógłbym, gdybym miał więcej miejsca tutaj na dole między tymi wszystkimi maszynami i tak dalej, to nie miałbym tyle roboty. Trochę roboty mnie tam będzie czekało, coś z tym na pewno będę musiał zrobić, ale inna kwestia, wiecie co, ja sobie pomyślałem tak, że dlaczego by nie zacząć budować do góry? Tu mam nastawianych tych fabryk. To ogólnie wszystko działa, to jest względnie ogarnięte. Jedynym problemem mam magazynowanie stalowych belek, bo jako tako ich aż tyle już nie zużywam, bo w ogóle ogarnąłem taśmociąg czwartego poziomu, który się robi z belek żelbetowych. To jest mega. Ja muszę w ogóle podpiąć transport belek stalowych tutaj do montera, żeby mi montował właśnie belki żelbetowe. Bardzo oczywiście mi to pomogło. Super fantastycznie. Byłem mega, mega zadowolony z tego, że właśnie czwarty poziom tego taśmociągu wymaga belek żelbetowych. Super sprawa. I tak, ja myślałem, żeby tutaj zrobić po prostu ciut wyżej niż ten, niż te pojemniki tu są ustawione. Nad tym po prostu zrobić kolejne piętro, które zakryje mi od tamtych skał. Myślę, bo nie wiem nawet, czy nie spróbuję tak, że poziom będę łapał gdzieś tam właśnie z tych skał. Bo widzę, że one tutaj w okolicy są względnie najwyższe. No oczywiście pomijając kwestię windy kosmicznej, ale ona mi tam jako tako w tym wszystkim nie przeszkadza. I po prostu z dołu przeprowadzić te surowce też na górę. Te, których będę potrzebował, nie wiem, kilka nowych monterów, bo muszę zacząć no, produkować, jakby nie było, oczywiście komputery, superkomputery, no są mi wymagane. W końcu udało mi się uruchomić linię ciężkich ram modularnych. Super, w końcu zajebiście udało się. Trochę się namęczyłem, ale na szczęście właśnie pomogły mi te taśmociągi czwartego poziomu. I wiem, co miałem mówić w ogóle. Kurde, bo ja narzekałem na to, że wymiana taśmociągu na lepszy jest upierdliwa, tak? No bo jak ja to robiłem? Oczywiście F, burzyłem stary taśmociąg i robiłem nowy taśmociąg i ja sobie, i no masakra. No to myślę, no dlatego nie będę robił długich taśmociągów, bo jego wymiana na kolejne poziomy byłaby tragiczna. Ale dopiero ostatnio, właśnie przy tym taśmociągu czwartego poziomu, klasy czwartej, trybiłem, że ja mogę to po prostu ulepszyć. Najeżdżając na taśmociąg, ja go mogę ulepszyć. Wiecie, jakie to było dla mnie w ogóle olśnienie? To było, kuźwa, szaleństwo, nie? Ja mówię, wiecie, tu mi się otworzyła w ogóle wizja nowych możliwości, tak? Skrócenia czasu w ogóle, ulepszenia tego, co potrzebuję i tak dalej. Więc jest okej. Okay. Jest okej, okay, ale tak jak mówię, dużo pracy, co oczywiście nie mówię, że mnie to zniechęca.
Wiecie, o co chodzi? Mnie to bardzo bawi. Ja jestem mega nastawiony na to. Ja bym chciał, wiecie, dokończyć rozwijanie. Teraz to mamy szósty poziom chyba rozwoju, tak? Jak dobrze pamiętam. Zostały mi tam do ogarnięcia chyba dwie rzeczy. Tak, dobrze. Brakuje kolej. Gdzie właściwie, no już nawet mógłbym ją odblokować, bo 50 komputerów znaleźnych właściwie mam, bo bujałem się oczywiście po kapsułach jeszcze, pozbierałem co nieco, no jakichś takich szałowych recept nie było, ale i kilka ciekawych naprawdę się trafiło, więc myślę, że to można byłoby właściwie zrobić, bo dlaczego by nie? Z tego co widzę, komputer mam, ciężkie ramy modularne też mi są już dostarczane. To sobie tu wrzucę. RU muszę dorzucić. Ciężkie ramy, a komputery mam z tego co pamiętam tu. No to oczywiście, że tak. O, i ty idziesz tutaj. Dobra, ja bym jeszcze musiał dociągnąć trochę RU i ram modularnych. Słuchajcie, RU-y, czyli tam będzie reszta. Wezmę jeszcze coś dla siebie. Okej, okay, belek ma wystarczająco dość. A moje ciężkie ramy dostarczane są z tego co pamiętam tu. Czy coś mi tu już trafiło? O, czekajcie, jak to jest? One trafiają na górę i powinny trafiać na dół. A dlaczego ich nie przewozi na dół? Bo nie rozumiem. O, dobra, ja to chyba źle w ogóle ustawiłem. Czekajcie, bo tu jest wejście. No tak, ja dałem z dolnej do górnej. Dobra, okej. Spoko. To będzie trzeba zmienić. 14. O, i tak mi braknie. 94. One produkują się, no, masakrycznie wolno. I o, właśnie, pierwsze moje pytanie, bo nad tym się też zastanawiałem. Czy robicie wielokrotne linie produkcyjne? Na przykład właśnie już tych zaawansowanych komponentów. No bo jak powiedziałem, no one się dość wolno produkują. Czy po prostu zostawiacie to. Niech się produkuje, ile się produkuje, i po prostu zajmujecie się innymi rzeczami, nie wiem, eksplorujecie po prostu świat, tak? Gdzieś się tam bujacie, szukacie ślimaków, nowych kapsuł, czy zapuszczacie się po prostu jakoś mega gdzieś tam daleko i tak dalej. To mnie jakby bardzo, bardzo ciekawi. Jak wy na to patrzycie, jaka jest w ogóle sensowna droga, tak? Żebym, wiecie, sam się nie uganiał jak wariat za wszystkim. Żeby ten rozwój mój miał ręce i nogi, bo nie ukrywam, ostatnio sam się opieprzyłem o to zhypowanie na postęp, na progres, tak? O kurde, wiecie, no, tak jak mówię, to tu mam później poziom 7, 8, tak? No ja wiem, że tam się czai też energia nuklearna, tak? I tak dalej. Że tam będzie masa ciekawych rzeczy. No i też domyślam się, że oczywiście masa rzeczy, które będę musiał wyprodukować. Więc to piętro, które tutaj postawię, wręcz będzie, wydaje mi się, niezbędne tutaj do tego wszystkiego. Bo ja się tu raz, że nie pomieszczę, a nie chciałbym jednak się aż tak bardzo rozwlekać z produkcją. Wiadomo, podstawowych komponentów ja to już ogarnąłem. To, co mi mówiliście, produkować poza bazą, sprowadzać to, co trzeba do bazy, ale to też tak z umiarem sensownie, żeby to miało po prostu ręce i nogi. Dobra, czyli tak, ja bym chciał budować piętro, więc musiałbym sobie zacząć stąd. Żeby zakryć to wszystko, ja zrobię już taką, to co, to jest, zrobię, wiecie co, to co wam mówiłem ostatnim razem, że ja bym sobie chciał zrobić fabrykę, żeby to wyglądało jak budynek, a nie wiszące płyty w powietrzu i tak dalej, tak? Więc myślę właśnie, żeby tu zrobić piętro na tym. Stąd wysokość myślę, że jest ok. W razie jakichś moich kombinacji w przyszłości, że ja tam na dole coś będę chciał jeszcze robić, coś będę chciał dobudowywać i tak dalej, żeby mnie z tą wysokością nie zabrakło. Bo i tak właśnie odnośnie tych generatorów geotermalnych, musiałem przebudować trasę. Musiałem przebudować trasę, bo wydawało mi się, że i tak ją zrobiłem wysoko nad tymi źródłami geotermalnymi, tak? Wystarczająco wysoko, ale się okazało, że jednak nie i drugiego generatora nie byłem tam kurde w stanie postawić, więc się wiecie, wkurzyłem, bo znowu musiałem trasę nagrywać na nowo,
na nowo musiałem nagrywać trasę samochodziku, no to znowu jest ten czas i tak dalej, no to jest nieco zniechęcające, chyba że jest jakaś opcja, nie wiem, zautomatyzowania tego, czy coś w tym stylu. Czekajcie, bo się teraz zastanawiam, czy ja bym chciał łapnąć poziom tego dołu, jeśli wiecie, o co mi chodzi, żeby ta góra była dokładnie, żeby wychodziła tak, jak wychodzi ta na dole. Że w razie jakby jakieś schody robił, rampy i takie rzeczy, żeby się ładnie schodziły, a nie się okaże, że to mam jakoś, wiecie, krzywe po prostu, tak? No krótko ujmując temat. Myślę, że stamtąd, o, ja bym sobie mógł zrobić coś takiego. Zrobię sobie taką poziomicę w ogóle. Myślę, taka wysokość, a dajmy sobie jeszcze jeden. Teraz powinno być ok. Tu sobie zrobimy fundamencik. Tak, chyba widzę, że nawet trochę wyżej wyjechałem z tematem. A nawet nie jest tragicznie. Dałem nieco wyżej, więc nawet mi tu ten grunt nie będzie przeszkadzał, nie będzie mi to przebijało. Proszę mi to pokazać, jak to będzie wyglądało. No git majonez, proszę bardzo, jest wystarczająco wysoko. Nic mi tu nie będzie wadziło. I właściwie zrobię to, co mi mówiliście w komentarzach, chyba w okolicach trzeciego odcinka, jak mi się dobrze wydaje. Właśnie o tym budowaniu z rozmachem. Miejsca, dużo miejsca i jeśli jakieś gdzieś będzie niezagospodarowane miejsce, to się tym kompletnie nie przejmować, bo to miejsce na pewno przyda się w przyszłości. Wszelkie luzy nie zaszkodzą właśnie ze względu na późniejsze receptury, które się też pojawiają. Też ja to dopiero później zrozumiałem, jak zobaczyłem te nowe, no właśnie nowe receptury, tak? Jakie one mi dały możliwości, jak bardzo przyspieszą na przykład produkcję, tak? Przy względnie nie aż tak dużych, nie aż tak dużym nakładzie surowców mogę bardzo, bardzo zwiększyć produkcję. No choćby tak było ze śrubami. Odkryłem recepturę na szybszą produkcję wzmocnionych płyt żelaznych. Tak one się nazywają. Czekajcie, jak to się nazywało dokładnie. Wzmocniona żelazna płyta, dobrze. Znalazłem, czekajcie, bo standardowa receptura to jest 5 na minutę. Ja odkryłem tą 15 na minutę. No to już daje ogromną możliwość. W wielu wypadkach zmniejsza to w ogóle ilość monterów, ilość konstruktorów, które muszę, kurczę, zastosować w linii produkcyjnej, tak? Ja to, tak jak mówię, ja to dopiero zacząłem później ogarniać, jak zacząłem widzieć, jakie są możliwości tych receptur, nie? Wiecie, ja z początku z tymi recepturami to byłem, wiecie, przekonany, że produkcja, prędkość produkcji jest dokładnie taka sama. Że tu jakby się w temacie niewiele zmienia, tylko zmieniają się surowce, które muszę dostarczyć. No ale dopiero później załapałem, że jednak jest troszeczkę inaczej. Także suitaśnie. Dobra, jak ja daleko bym z tym chciał zajechać? Czy ja bym chciał jeszcze dalej może? Bo oczywiście zakryjemy ten cały trujący pieprznik. A, zdecydowanie tak. Betonu mi na pewno nie zabraknie. Beton jest produkowany, to jest podstawa. Ja sobie to przyjąłem do serca. Ja tam mam pełne pojemniki betonu. W razie jakbym potrzebował. Zresztą ja go ciągle potrzebuję, bo jak zacząłem tworzyć wszelkie platformy. No patrz, i jeszcze drzewo na takiej wysokości, nie? Poważnie. Kuźwa, taki krzak. Już mnie irytuje. Ty pójdziesz krzaku do ścięcia, nie? I o, właśnie. Dzięki jeszcze za tą podpowiedź z jetpackiem, tak? Że efektywniejsze latanie jest, jak to ładnie było ujęte, klik, 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 tak? Kurde, rozbawiło mnie to bardzo, ale faktycznie tak, sprawdziłem to jeszcze, że da się nieco wyżej podlecieć. Nieraz w eksploracji uratowało mi to w ogóle dupsko. Od taka prawda, bo nieraz zabrakło mi dosłownie pół centymetra, żeby się zahaczyć na jakąś tam, wiecie, półkę skalną czy coś takiego. A czy właśnie, czekajcie, bo tu będę musiał windę minąć. Dobra, to ja będę musiał wyjechać za windę. Elektrownie są chyba wyższe z tego, co widzę. Dobra,
Czyli elektrowni nie będziemy przykrywali. Zresztą zastanawiam się nad tym, czy by tych elektrowni stąd nie zlikwidować. I wykorzystać tego węgla tutaj, jak już jest tutaj dostarczany, właśnie do produkcji dodatkowo może stali tutaj, czy w ogóle do produkcji tutaj, bo tak jak przypominam, muszę ogarnąć komputery, superkomputery, nie? Więc na pewno to nie zaszkodzi. A mam kilka innych ciekawszych miejsc. Właśnie tak, ja wiem, generator paliwowy, tak? Generator paliwowy, paliwo, ropa, te sprawy, ja to ogarniam. On będzie w następnej kolejności, zdecydowanie tak. Ja jestem w ogóle mega fanem, wieża obserwacyjna właśnie. Jestem mega fanem ulepszania sieci energetycznej. Właśnie, powiedzcie mi jeszcze jedną ważną rzecz. Magazyny energii. Postawiłem sobie ich tutaj bodajże 4. Tam przy tych gejzerach postawiłem tego więcej. I jak bardzo są przydatne? To mnie bardzo ciekawi, bo ja rozumiem zmagazynowaną energię. No to jest spoko, że jak zabraknie mi tej energii, no to moje fabryki będą ciągnęły jeszcze na tych bateriach, tak? No ale jak bardzo, jaki to ma sens? Czy kwestia tego, żeby zbudować jednak tych magazynów energii mnóstwo, na przykład wiecie, całe pola, albo taką wieżycę po prostu ustawić magazynów energii, czy to w ten sposób załatwić, żeby tej energii zmagazynowanej mimo wszystko, bo tak czy siak ciągle mam jakiś tam naddatek, tak? Czy magazynować tą energię w ogromnych ilościach, że to się później przydaje? Czy to jest tylko taka kwestia, no nie wiem, zapchaj dziura, coś w tym stylu? To właśnie bym prosił was uniżenie po prostu o te komentarze, o odpowiedź w komentarzach oczywiście. Bardzo by mi się to przydało, bo tak jak mówię, no kilka ich postawiłem, myślę, no... Ciul, a tam zbudowałem. Myślę, kilka postawiłem, zobaczymy co z tego wyniknie, tak? Dobra, tutaj dalej bym nie... tu już nie pojadę. I niech będzie właściwie. I tak chciałem, ja chyba wyjechałem o jeden dalej. Myślę, że takie pole... Wieżę przeniosę w ogóle, chyba ją nawet zlikwiduję stamtąd, bo raczej ta mi nie jest specjalnie potrzebna. Ale wydaje mi się, że takie pole robocze jest ok. Tym bardziej, że zapowiadają się te pociągi. Tu też jest moje pytanie, jak ja odblokuję te pociągi, jak najefektywniej ich użyć? No bo ja rozumiem, że ja będę musiał ciągnąć trasę tej kolei, żeby ona sobie jeździła tam i z powrotem. Rozumiem też, że prawdopodobnie te pociągi będą po prostu szybkie, tak? Że to będzie szybko popindalało, więc przełoży się to też na dostawy surowców. Jak najlepiej to wykorzystać? Czy po prostu dostarczać, nie wiem, zrobić jakąś na przykład pętlę pomiędzy na przykład surowcami, i na przykład jedno źródło, nie wiem, gdzie jest kilka, dajmy na to, żył surowca, dajmy na to żelaza, tak? Żeby je w pełni eksploatować na maksymalnej prędkości i wszystko ładować właśnie do tego pociągu i powiedzmy zwozić w jedno miejsce, gdzie tam będą wykorzystywane do dalszej obróbki. Czy robić coś właśnie w tym stylu, że pociąg będzie robił objazdówkę po jakimś większym terenie, no bo tu właśnie nie wiem jak szybki jest ten pociąg, wiecie o co chodzi, no bo ja tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Tak na moją tutaj logikę, która mnie już właściwie niejednokrotnie zawiodła, na moją logikę, że ten pociąg będzie szybki, tak? I że właśnie zrobić z nim jakąś taką pętlę dostarczania surowców w jedno miejsce jakieś takie wygodne, gdzie zrobię jakieś właśnie fabryki produkcyjne i tak dalej. Czy tak to powinno wyglądać? O, to jest moje kolejne pytanie, na które byłbym niesamowicie szczęśliwy, gdybym uzyskał od was odpowiedź, bo nie ukrywam, że wasze komentarze naprawdę, naprawdę mi pomagają, bo ja wiem, mówiliście mi też o tym, że no jest przecież dużo filmów na internetach, na YouTubach i tak dalej. Ja wiem, że są te filmy, moi drodzy, ja wiem, że internety są pełne takich filmów, wszelko poradnikowych i tak dalej, ale ja wolę usłyszeć to od was, właściwie przeczytać, tak? Ja wolę to przeczytać od was, bo niejednokrotnie, co mnie mega irytuje po prostu jak dla mnie to są pseudoporadniki, w pseudoporadnikach na YouTubie.
Sam też poradniki robię, ale no mniejsza z tym. Tylko, że ja mówię krótko, zwięźle i na temat. Ja nie owijam w bawełnę, ja tam nie wplatam jakichś bzdur i tak dalej, bo ja wiem, przynajmniej tak, ja lubię oglądać, ja nagrywam takie poradniki, jakie sam chciałbym oglądać. Może w ten sposób. Dlatego nie oglądam większości poradników, bo są beznadziejne, są wydłużone. Ich autorzy po prostu, brutalnie rzecz ujmując, pieprzą od rzeczy, gdzie wszystko można byłoby zamknąć w 4, max 5 minutach opowieści, tak? Nie wiem, czy to jest, kurczę, jakaś, wiecie, podejście youtubera, żeby nabić czas oglądania, żeby jakieś reklamy tam jeszcze wtrącić do tego wszystkiego. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. Sam takich poradników wydłużonych nie robię. Zresztą, jeśli widzieliście moje poradniki z Valheima, to możecie to ocenić. Wiecie, o co chodzi. Dlatego ja nie chcę oglądać takich poradników, bo mnie po prostu irytują, jak facet pierdzieli od rzeczy, zamiast mówić konkretnie to, co ma napisane w tytule, tak, filmu, że tam o, ja ci tu, panie, opowiem, jak to z tymi pociągami jest, nie? A tu gówno, gość opowiada jakieś pierdety, a mnie już zaczyna po prostu szlak trafiać, bo wiecie, jeszcze ciul, bo inaczej jest, jeśli twórca takiego poradnika ma ten film podzielony na przykład na sekcje, nie? I tu w tym, tam, w 10 minucie macie na przykład to i taką informację, taką. No to jeszcze spoko. Ale niestety większość poradników wygląda tak, że nie jest to podzielone na sekcje i trzeba się użerać właśnie z monotonnym pieprzeniem o niczym. No. Także tyle w kwestii moich wywodów na temat poradników i ich oglądania, więc wolę wysłuchać waszej opinii. Jak najbardziej, jest ona mi naprawdę, naprawdę bliska. Uwielbiam wasze odpowiedzi, bo też nie rozwijacie się, nie ubóstwiam wasze komentarze, krótko, zwięźle i na temat, tak? Ja nie będę tutaj epopei pisał na ten temat, ale naprawdę lubię wasze konkretne odpowiedzi, bo mówicie, jak jest, nie robicie mi tu jakichś esejów na ten temat i o, Jawor, jesteś beznadziejny, idź do domu, nie, i te sprawy. Nie, no po prostu naprawdę fajnie, jeszcze raz z góry dziękuję wam wszystkim razem i każdemu jednemu z osobna za wasze podpowiedzi, bo bardzo, bardzo mi pomagają i proszę o więcej, naprawdę, ja jestem mega otwarty na wszystko, co mi podrzucicie. Dobrze, moi drodzy, ja to widzę tak, no pole do popisu tu będę miał po prostu niesamowite. Placu, panie hektary, Rzeszok. Ja jeszcze to widzę w ten sposób, że ja bym to jakoś obudował. W tak zwanym międzyczasie ja bym sobie jeszcze dorzucił do tego ściany, żeby to wyglądało już nawet z daleka jako taka fabryka. Na dół będę schodził jakieś schody, w ogóle zostawię otwarty środek albo zrobię kilka kanałów, przez które będę mógł dostarczać tutaj na górę surowce z dołu, które mi tutaj są zwożone, bo jako tako nie chcę mi się tej linii tutaj przebudowywać, dokładnie w tym miejscu, gdzie to wszystko jest dostarczane. Tego jakby nie chcę zmieniać, bo tu jest ok, tak? Ale na pewno będę musiał ulepszyć te wiertnice. Jak je ulepszę i jeszcze będę miał dostęp do tego węgla, jak zlikwiduję te elektrownie, no to zawsze mogę tutaj szarpnąć co nieco właśnie w kwestii stali. A, dobra, twarde lądowanie, co zrobić? Więc otwiera to kolejne możliwości. No ale oczywiście jak najbardziej też sobie zdaję sprawę z tego i też mi o tym oczywiście pisaliście, że... O, stop. Że eksploracja, jeszcze raz eksploracja, tak? Ja mam jeszcze kupę mapy do w ogóle odkrycia, już swoją drogą, do odkrycia. Tam jeszcze jest mnóstwo kapsuł, które na mnie czekają. Ja sobie oczywiście zdaję z tego sprawę. No dobra, technologia kolei jednoszynowej. Leć. Leć to moja rakieto. Dobra, pokażcie mi. Dobra, nowe pojazdy, nowe budynki. Nowe pojazdy, nowe budynki. To będzie w transporcie, tak? Proszę bardzo, co my tu mamy? Lokomotywa elektryczna. Potrzebuje między 25 a 100 MW mocy, by jeździć. Musi być zbudowana na szynie kolejowej. No i spoko. No i jakby to, tu nic się więcej nie dowiem. Wagony. Pojemność 1600 m3 lub 32 okna. W zależności od zasobu. Dobra, stacja kolejowa. Peron towarowy, platforma do ładowania płynów, pusta platforma, aha, no i oczywiście szyna kolejowa. Dobra, szyny robi się spoko, ruły, stalowe belki,
No tutaj będę potrzebował komputera, nadajnika, ale to ogólnie jest do ogarnięcia. Wagony proste, tylko będzie trzeba zrobić. Tak, no ja potrzebuję więcej tych ciężkich ram modularnych. Zresztą tu widzę, do wszystkiego są potrzebne poza tymi torami. Dobra, okej, okay, jakby ja to łapię. Co my tu mamy kolejnego? Jest jeszcze inżynieria rurociągu. I tu mamy rurociągi klasy drugiej, które transportują do 600 metrów sześciennych płynów na minutę. To też, o, to jest właściwie spoko. I też to zrobię. Tam właściwie wszystko mam, tylko musi mi się trochę tych ram ciężkich konstrukcyjnych zrobić. 600 metrów sześciennych. Pierwszą możliwość, jaką widzę, to ulepszenie dostaw wody do elektrowni. Przez ten limit 300 metrów sześciennych, kurde, trochę z tymi pompami to jest taka średniawka bez rewelki, no. Bo żeby dobrze to wszystko wymierzyć, no to ja zmniejszałem na przykład moc tam ostatniej pompy, żeby faktycznie mieścić się w tych 300, a właściwie żeby mieścić się tak, żeby było zaopatrywanie wodą na tyle, na ile elektrownie tego potrzebują, żeby nie zżerało więcej prądu, bo jak to później policzyłem, w mikroskali to oczywiście to tam jest, a co mi tam parę megawatów w tą czy w tamtą, no ale w makroskali, jeśli ja tego tyle będę miał nastawiane, no to kurde, może być problem, tak? Tu będzie tu 5 megawatów, tam 5 megawatów i nagle z tego zrobi mi się 1000 megawatów, który ucieka na nieproduktywne wykorzystanie w ogóle tego wszystkiego, no więc jest to trochę bez sensu, nie? To jest tak, o, 8 ram modularnych, świetnie, 13 mamy, świetnie, jest bogactwo. Matko, jak te ramy się wolno robią, to jest tragedia. Dobra, piętro mam zaplanowane, to na pewno będę chciał zrobić. Aha, miałem się pozbyć tej wieży i tego drzewa, tamtego drzewa, tak? Ono mnie wkurzało, zaraz je zetniemy. Chciałbym się go pozbyć. Właśnie paliwka trochę muszę jeszcze dobrać, bo mi się już też kończy. Przejdziemy się moim fantastycznym hipertubociągiem. Myślałem, że będzie szybszy. Myślałem, że będę, wiecie, jak pociągi Elona Muska w tych tubach i fuj, leciał szybko, a tu gówno i. Myślałem, że to po prostu będzie szybszy transport jeszcze, nie? Że tak, wiecie, jak rakieta poszedł, jak strzała i te sprawy. No, a tu jednak trochę nie za bardzo. Jak tu w ogóle wygląda stan mojego... czekajcie, bo plastik to ja odłączyłem. Plastik się nie niszczy. Paliwa mam, tak, paliwa mam od groma i trochę. I tak mam właściwie paliwa mam nadprodukcję. Dobra, tak sobie to zrobimy. Jak tu jest z gumą? Dobra, gumę też na razie mogę odłączyć. To trochę mi jej ubyło. Guma się chyba trochę wolniej produkuje z tego, co mi się wydaje. Nie chce mi się tam lecieć. Choć mam tam hipertubę. Ale tak czy siak będę musiał to jeszcze ogarnąć. Zresztą tak, pamiętam oczywiście to, co mi mówiliście o recepturach wykorzystujących wodę. Tak, na jakieś tam płyty żelazne pod ciśnieniem i tak dalej, tak? Ja to rozumiem, tylko dalej nie łapię tej zależności, bo jak ja będę miał na przykład do montera, dajmy na to. Kurde, czekajcie, teraz załapałem. Matko Boska, jakie jestem tępy, nie? Przecież płyta żelazna pod ciśnieniem nie produkuje się w monterze ani w niczym takim, tylko po prostu w rafinerii. Wiemy, a tam przecież jest i wejście na materiały stałe i na materiały ciekłe, tak? Wiem, geniusz, chodzący po prostu geniusz. A, damn it. Dawor stary, ogarnij się, chłopie. Dobra. Jezus, ty krysia, coś ty śmiś... Oje, dwie krysie mi się tutaj wzięły. Oj, oj gościu. Ja sobie narobiłem amunicji, tu nie ma tak ha ha ha. A, i właśnie spoko opcja, że można ich... właśnie nie ich, tylko ich mamusi. Można ubijać tą ognistą kulę. Która ona wypluwa, ona, ta kula zawisa tak w powietrzu. I pluje kolejnymi kulami ognia. Dopiero to strybiłem, że można ją ustrzelić. Tak jest. Tą kulę, żeby tak nie pluła. Także też wielkie, wielkie odkrycie po prostu z mojej strony. Ja mówię, ta gra po prostu zaskakuje mnie na każdym kroku. Patrzcie się państwo, nawet tu mam kulę Mercera. A mówiliście oczywiście, żebym zbierał te kule Mercera. Czyli rozumiem, że tam coś w... update'cie, że coś w update'cie kolejnym jest na rzeczy.
Mam przynajmniej taką nadzieję, bo jestem mega ciekawy. Bardzo podobają mi się te tajemnicze artefakty, tak? Ten kula Mercera i to drugie to jest jakiś ten Swerlup, to czerwone takie, wiecie o czym mówię. Ale zbieram, oczywiście zbieram, nie mijam tych kul Mercera. Jestem ciekawy, do czego będą wykorzystane. Bo ogólnie rzecz biorąc, właśnie to mi się hiper podoba. Domyślam się, że wam też. Właśnie ten rozwój, ciągłe parcie naprzód, że jest coś jeszcze, coś dalej, każdy jakiś tam kolejny poziom i to, że nie da się tego zrobić na chybcika. Że po prostu, wiecie, tak jak mówię, można się na chwilę zahajpować, przyspieszyć, zagalopować, ale to kończy się tak, że macie jeden wielki bajzel, niedobory w produkcji i tak zostajecie z niczym. Poza tym, że odblokujecie jakiś tam budynek, jakąś technologię, której i tak nie możecie użyć, bo nie macie do tego surowców. No, właśnie. Tak to ostatnio sobie sam do siebie powiedziałem. Żeby po prostu tak nie galopować. Bo to jest bez sensu. Czekaj, a tu jeszcze mam drewno, jego tu nie potrzebujemy. W sumie nie wiem, po co noszę tyle tych silników. Ale niech na razie zostaną. I tak nie planuję póki co wybierać się na Co tu na mnie fuczy? Aha, ten tu pewnie gdzieś się znowu zaklinował. Gościu. Nie wiem, gdzie ty, gościu, jesteś. Dobra, czekajcie, ja się zastanawiałem nad jedną rzeczą. Odblokowałem tą kolej szynową. Ja, kurde, no, tak jak mówię, ja nie chcę się rozpędzać z jej budową. Ja bardzo chętnie bym usłyszał wasze opinie na ten temat. Jak dobrze jest wykorzystać właśnie tą technologię, krótko mówiąc, tak? Jak wykorzystać technologię lokomotywy, czy robić ją na makroskalę, żeby waliła jakieś potężne pętle surowcowe i zwoziła wszystko do jakiegoś hiperzakładu, w którym ustawić sobie i że tylko dostawa surowców właśnie z tej kolei w ten sposób, czy faktycznie nadaje się też do obsługiwania jakichś krótszych tras, coś w tym stylu. Czekam po prostu, moi drodzy, na wasze komentarze, jak najbardziej. Dobrze, ja muszę zacząć produkować bardzo ważne dwie rzeczy. Potrzebne mi oczywiście do windy kosmicznej, które mogę produkować dopiero chyba już tylko w producencie. Tak jest. Silnik modularny, który właściwie mógłbym już odpalić. Mógłbym spokojnie odpalić, żeby się produkował, bo gumę mam. Silniki są dostarczane, mam ich w nadmiarze i nawet nie są właściwie zużywane. Tak na dobrą sprawę. No i oczywiście te płyty, teraz wiem, tak, to jest w ogóle mega inteligentne poszycie. Teraz je dopiero wykorzystuję, wiecie. Ja myślałem w pewnym momencie, że aha, no dobra, już nie są potrzebne do windy kosmicznej, nie są wykorzystywane tam do żadnych taśmociągów i w ogóle budynków w kolejnym jakby poziomie. Mówię, aha, spoko. Już bo powiem wam, byłem bliski likwidowania tych linii, które miałem pobudowane, nie? Ale kurde, patrzę, nie. Mówiliście, że wszystko się przyda, no i teraz wiem, że wszystko się przyda, tak? Jednak wy nie kłamiecie, wy jesteście fajni. Dobra, ludziska, to mogę zrobić, to bym już miał, spoko. Silnik modularny jestem w stanie ogarnąć. W ogóle mam alternatywę komputera. Mogę robić ten ketarytowy komputer. Spoko opcja, bardzo fajnie. Filtr przeciwgazowy, muszę w końcu ogarnąć tą maskę przeciwgazową, jak najbardziej. Ale dobra, co tu mamy? Tu mam jeszcze adaptacyjna jednostka kontrolna. Produkuje już ciężkie ramy. Ona potrzebuje tych ciężkich ram jedną na minutę. Ja produkuję, z tego co pamiętam, one się produkują w dwie na minutę, czyli mam, kurde, proszę was, dwukrotną przebitkę produkcji, nie? Jeśli o to chodzi. Ale i tak domyślam się, że w razie domyślam, ja wiem, że ja muszę przyspieszyć produkcję tych ciężkich ram, tym bardziej, że no, jeśli chcę zainwestować w tą kolej. A tam, chociaż może nawet nie do końca, też mi możecie podpowiedzieć. Tu to bardzo chętnie usłyszę, czy stawiać jeszcze jedną na przykład linię produkującą ciężkie ramy modularne, żeby było ich więcej, czy będę ich bardzo dużo wykorzystywał, bo ja wiem, że oczywiście do tych budynków, kurczę, budynków, tam stacji kolejowych i tak dalej są wymagane, ale do samych jakby samych linii kolejowej, no już nie, no bo wystarczą mi tylko rury i stalowe belki.
Więc chyba by to nawet wystarczyło, bo jak ja bym tą adaptacyjną jednostkę kontrolną zaczął produkować, to już produkuje, to również w wystarczającej ilości, więc nie ma jakiegoś wielkiego problemu. No i muszę zacząć tylko produkować w końcu te komputery. Żeby komputery produkować, no ja to też mam wszystko już właściwie na miejscu. Dlatego właśnie myślę o zrobieniu tego drugiego piętra. Żeby tam to wszystko już ładnie sobie poukładać, tę bardziej zaawansowaną technologię, tam podciągnąć surowce tutaj z dołu, z tego pieprznika, bo wiem, że ograniczeń jako takich, ograniczeń produkcji nie mam. Mam nadprodukcję właściwie wielu elementów, więc jak najbardziej wydaje mi się, że to jest dobra opcja. To jest dobra jak najbardziej opcja. Nie, do zrobienia. Czekajcie, nad czym się jeszcze zastanawiałem. Właśnie, tu mi się, bo tak, wybrałem się do mojego kwarcowego grajdołka, tam na końcu mapy i tak dalej, bo ja na początku zmniejszyłem w ogóle produkcję krzemionki. Jej było za dużo, ja jej w ogóle praktycznie nie zużywałem, ale dopiero jak odkryłem tą recepturę, że mogę z krzemionki produkować. Ja produkuję z krzemionki w ogóle. Aha, w połączeniu z blachami ja produkuję. W ogóle zapomniałem nazwy tego cholerstwa. Płytka drukowana. Tak jest, płytki drukowanej. Produkuję sobie ją z krzemionki. Tylko że znowu tak, zapomniałem ile tutaj zużywa. Kurczę, ta. Zapomniałem ile kompletnie zużywa ten monter krzemionki. No i tam nastawiłem na maksa i znowu zaczynam jej powoli nadbywać. Znowu się tam będę musiał przejść, no ale co zrobić? Takie życie. Dobra, wiecie co wam powiem? Coś się miałem jeszcze was zapytać. Miałem bardzo ważną sprawę. Kompletnie zapomniałem jaką. Już wiem. Co jest. Bo mi inaczej. Wspominaliście mi w komentarzach, że jest jakiś ostatni biom chyba, czy coś takiego. O co chodzi z tym biomem? Bo ja w ogóle tego nie załapałem kompletnie. Jakby co mi chcieliście przez to powiedzieć, że. Czy gdzieś tam na mapie jest jeszcze jakiś. O co chodzi w ogóle, nie? Bo ja rozumiem, tak, ja mam interaktywną mapę, widzę ją. Tam na prawo, prawy górny róg mapy, jakby tak, jest jakieś takie czerwone, to nie wiem, czy są jakieś pustynie, czy coś w tym stylu. Bo tak jak mówię, no to co ja mam odkryte, to nawet nie jest połowa mapy z tego co widzę. Zdecydowanie to nawet nie jest połowa mapy. I daleko temu do połowy mapy, nie, więc gdzieś tutaj w tym miejscu jest właśnie jakiś czerwony biom, no bo tak mówię, tak patrzę jak to wygląda i czy to o to chodzi, co tam jest w ogóle takiego WoW, co tam fajnego znajdę, o to jakby mi chodzi. I aha właśnie, czekajcie, co ja myślałem? Ja myślałem nad tym przecież, żeby te belki w końcu zacząć dostarczać do tam, do producenta. I żeby produkować sobie właśnie więcej belek żelbetowych. Tak jest, bo ja to tylko przenosiłem, bo nie potrzebowałem, potrzebowałem aż tylu tych belek. Nie potrzebowałem ich aż tylu, więc czekajcie, jak to tu jest? Gdzie mi jest dostarczane? Dostarczane jest na dole, do którego. Aha, tak, bo tu mam przemysłowy. Tu jest dostarczanie, tam jest wyjście. Tak, wyjście dostarcza mi to na dół, czyli stąd bym musiał linię pociągnąć. Aha, okej, okay, no to nie jest źle, spoko. Czekajcie, jaką ja sobie to zrobię linią? Ile tam tego jest? A, w ogóle oczywiście jest. Co to syczy na mnie? Aha, matko, to ty przecież, kurde, zapomniałem, że kapsuła poleciała w cholerę. Dobra, okej. Okay. Dobra, ja tego tam jakoś strasznie nie potrzebuję. Myślę, że taśmą ciąg klasy trzeciej to i tak będzie przerost formy nad treścią w tym momencie. Ja to będę mógł puścić chyba tam nad tym wszystkim. A nie, chociaż tu jest i tak wysoko. Czy ja mogę to robić na pojemnikach? No właściwie mogę? Mogę czy nie mogę? Mogę. Pewnie, że mogę. Ja będę podnosił te pojemniki? Raczej nie, chociaż to i tak jest nieistotne, przecież tu jest antygrawitacja i tak dalej, jak mi mówiliście. Już wszystko może sobie wisieć gdzie chce. Więc jak najbardziej ja sobie mogę tutaj machnąć coś takiego. Tu, żeby to nie wyglądało tragicznie, tu sobie to postawimy. Zaraz sobie to opuścimy nieco tutaj. A, żebym piznął o glebę.
No tak, ja wiem, że jest zbyt pochyłe, bla 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 i takie tam. Ale oczywiście, czekaj, obróć mi to, stary. O, nie. Nie za blisko, nie, ale może być wysoko, o. Nie będzie o nic zahaczało. Nic tak bardzo mnie nie irytuje, jak zahaczające, nachodzące na siebie taśmociągi. Tak wiem, jeden tam mam taki z tymi rurami, ja go muszę jeszcze przebudować, żeby to w ogóle jakoś wyglądało. Ja wiem, że z jednej strony jakby Satisfactory kompletnie pozwala na olanie konwencji w ogóle wyglądu tutaj w jakikolwiek sposób, czy nie trzeba się tym praktycznie przejmować, ale z drugiej strony, no wiecie co, nie wiem, nie widziałem waszych fabryk, jak wy się tam urządziliście z tym wszystkim, chętnie bym zobaczył, zawsze możecie jakiś screenik swój rzucić na Discordzie, moi drodzy, pewnie, że tak. Podnijcie na mojego Discorda, jeśli jeszcze tam nie jesteście. Bardzo chętnie zobaczę, jak wyglądają wasze fabryki, tak? Bo bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Czekajcie, gdzie ja w ogóle zajechałem? Czekajcie, tego się mogę pozbyć. Tego właściwie też, bo ten pojemnik mi dawał tutaj tylko i wyłącznie... Czy ja to będę w ogóle w stanie zjechać? A, to jest właśnie śmieszne teraz. Prześmieszne, tak? Ubawiłem się tu teraz samą myślą, że zahaczam o cholerny monter. Sam sobie to tu poprowadziłem w ogóle. Brawo, gratuluję. Mistrz projektowania. Znowu zahaczam o monter. Czy tu nie zahaczam o monter? No, tu nie zahaczam. To o co chodzi jest zbyt... Nie no, naruszam jakieś tam obiekty. O co chodzi? Ten obiekt. O, tu mogę, super. Świetnie, teraz sobie zrobię taki zajebisty zawijas. Bang. Dziękuję bardzo i proszę mi tutaj produkować żelbetowe beleczki. Ile tego potrzebuję? 24 na minutę. Ja muszę sprawdzić w ogóle, bo wydaje mi się, że chyba produkuję ich o wiele, wiele mniej. Na minutę, więc tak, żeby mi ich po prostu nie zabrakło. Tym bardziej, że ich będę potrzebował do kolei. Dobrze, moi drodzy, ja wam powiem tak. W tym odcinku oczywiście to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek trochę przegadany, ale że wam się podobał. Jeśli tak, wiecie co robić. Zostawcie łapkę, zostawcie suba. No i przede wszystkim, tak jak już wielokrotnie wspominałem, zostawcie swoje komentarze, wasze podpowiedzi, wasze tipy, które uwielbiam. Także to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Hej!